Na chwilę obecną wszyscy ci, którzy nie są upoważnieni, muszą po prostu oddalić się z tego miejsca, no ponieważ mamy strefę bezpieczeństwa, którą musimy zachować. Jesteśmy na terenie rafinerii gdańskiej. To, co my właściwie tutaj budujemy, nazywa się w skrócie HBO. Jest to produkcja hydrokrakowanych olei bazowych. Oleje bazowe to są produkty, które znajdujemy w perfumach, w kremach wszelkiego rodzaju. Czyli tak naprawdę rafineria z pomocą tego obiektu, który tutaj powstaje, będzie mogła z baryłki ropy wycisnąć jeszcze więcej. Dzisiaj montujemy reaktor numerze R2. Jest to element, który waży 158 ton. Ten reaktor służy do tego, aby przez procesy fizykochemiczne zmieniać właściwości paliw, olejów oraz innych rafineryjnych, że tak powiem, materiałów. I zostanie zamontowany, jeżeli możecie się przesunąć, dźwigiem 600 oraz dźwigiem pomocniczym, który będzie potrzebny do pionowania tego elementu. Reaktor podnoszony metodą tandem liftu, czyli to jest metoda podnoszenia za pomocą dwóch dźwigów. On leżał sobie poziomo, a potem w powietrzu został wypionowany i większy dźwig, który się nazywa bardzo ładnie po angielsku crawler crane, czyli dźwig gąsienicowy, podniósł go ponad całą konstrukcję i wstawił wcześniej przygotowane miejsce na konstrukcji żelbetowej. Jeszcze oczepinkę. Oczepinkę z góra. Dobra, stoimy. Jest elegancko, stoimy. Dobra, dołek. Na dół. Dołek. Dobra, siadamy. Siadaj. Teraz jest chwila. Mam nadzieję, że wszystko udało się sfilmować. Jak widzimy, kolumna stoi. Pierwszy reaktor zamontowany, jest to jeden z paru elementów, które będziemy montować dokładnie w tym samym stylu. Powiem szczerze, najtrudniejsze było samo przygotowanie, bo ilość dokumentów, ilość materiałów, które trzeba było zgromadzić, te wszystkie szekle, łańcuchy, zawiesia, trawersy, tego było mnóstwo. To było dla nas coś, czego tak naprawdę wcześniej nigdy nie robiliśmy, a samo podnoszenie, choć widowiskowe, no to już było taką wisienką na torcie.